Słowo milonga oznacza miejsce, gdzie tańczy się tango, ale też rodzaj ludowego tańca pochodzącego z Argentyny. Pomysłodawcy imprezy z miejskiej partyzantki geriatrycznej na czele z Markiem Mioduszewskim znaleźli radomską milongę właśnie na placu przed Urzędem Miejskim. Zaproszenie do udziału ukazało się w mediach społecznościowych. Na odzew nie trzeba było długo czekać. Do Radomia przyjechały pary m.in. z Kielc, Ostrowca Świętokrzyskiego czy Warszawy. Oczywiście nie zabrakło tancerzy z Radomia. W sumie w centrum miasta tańczyło ponad 20 duetów. Niektóre osoby przyłączyły się do zabawy już w trakcie trwania imprezy. Wiadomo już, że spotkania z tangiem będą kontynuowane. Jak zapowiedział Marek Mioduszewski, kolejna taka impreza odbędzie się we wrześniu przyszłego roku. Miejska milonga odbyła się po raz drugi. Pierwsza została zorganizowana w 2018 roku.